Moje hasło wyborcze pochodzi od mojego imienia i nazwiska, czyli Marzena Okła-Drewnowicz, a to oznacza, Józku, mam odwagę działać. To hasło, które przyświeca kolarskiej kampanii wyborczej Marzeny Okły-Drewnowicz. Wczoraj posłanka z wielką pompą wjechała do powiatu koneckiego. Towarzyszyli jej działacze Platformy Obywatelskiej, kandydat na senatora Józef Bryk, a także Jarosław Kubała i Andrzej Spytkowski, kojarzeni z koneckimi strukturami PO. W parku do cyklistów dołączył również wicemarszałek województwa Jan Maćkowiak. Współpracować trzeba, współpraca jest bardzo ważna, a miasto Końskie i powiat konecki zawsze był dla mnie terenem bliskim, gdzie mam wielu przyjaciół, których ich pozdrawiam. Objazd rowerem całego województwa to nie jest przypadek. Marzena Okła-Drewnowicz w przypadku ponownego uzyskania mandatu zamierza mocno zaangażować się w działania na rzecz tego typu turystyki. Ja chcę dzisiaj przede wszystkim podziękować, którzy jechali ze mną przez te 4 dni. Było naprawdę fantastycznie. Chcę dzisiaj bardzo zachęcić mieszkańców naszego regionu. Wsiadajcie na rowery, mamy świetny region, każdy powiat jest inny. Żyjcie zdrowo, sportowo, to jest naprawdę możliwe i z pewnością w parlamencie jestem przekonana, że wspólnie z samorządem będę zabiegać o to, aby taką perełką świętokrzyskiego była promocja turystyki rowerowej i ścieżek rowerowych. O tym, że to nie są czcze przechwałki, zapewniał Andrzej Sypytkowski, którego zdaniem Okła-Drewnowicz ma ogromny kolarski talent. Marzenka, widzę, że jeździsz na bardzo dobrym rowerze, co prawda kupiony u mnie w sklepie, także bardzo się cieszę. Byłaś w super formie. W pewnym momencie tak się zagadaliśmy, że praktycznie wszystkich zostawiliśmy z tyłu, także naprawdę bardzo fajnie. Widać, że dużo jeździsz i chwała Ci za to. W rowerowej kampanii uczestniczył też inny polityk Platformy, kandydat na senatora Józef Bryk. Zamiast mówienia o polityce, wolał on jednak wychwalać nasze urocze krajobrazy, które spotkał podróżując jednośladem. Bardzo ładna trasa, wspaniali ludzie. W większych miejscowościach zatrzymywaliśmy się, rozmawialiśmy z ludźmi, rozdawaliśmy materiały wyborcze. Dużo było rozmów, zainteresowanie dość duże. Panie Józefie, mówi się, że główni konkurenci to Grzegorz Gałuszka i Jacek Włosowicz. Jak pan ocenia swoje szanse w tych wyborach? Sądzę, że akurat lista jest tak ułożona, że wszyscy mamy szanse równe. Rowery rowerami, ale w parku miejskim nie zabrakło też merytorycznych zapewnień. Okła-Drewnowicz zwróciła uwagę na 3 projekty, które jej zdaniem udało się wykonać dzięki dobrej pracy ludzi związanych z PO, w tym jej samej. Mówiła o kanalizacji gminy, o którą walczyła wspólnie z Michałem Cichockim, o linii kolejowej numer 25, nie tak dawno zagrożonej zamknięciem, a także o rewitalizacji samego parku. To szczególne miejsce. Tutaj też kiedyś się spotkałam, wtedy z burmistrzem Michałem Cichockim, kiedy udało nam się pozyskać pieniądze na remont tego wspaniałego zespołu pałacowo-parkowego. Na remont, na prace konserwatorskie, na remont właśnie więźby dachowej, dachu. To były konkretne pieniądze, wstępnie to było 100 tysięcy złotych, bo ten projekt był podzielony na etapy. Te pieniądze zostały pozyskane i dzisiaj wiemy, że zespół pałacowo-parkowy jest bezpieczny. To jednak nie wszystko. Politycy Platformy, którzy przybyli we wtorek do Końskich, zapewniali, że wiedzą, co trzeba zrobić, by inwestycje przekuć w lepsze życie przeciętnych ludzi. Ja jestem przekonana, że to wszystko, co do tej pory zostało zrobione, a więc ten wielki nacisk, który wspólnymi siłami położyliśmy na infrastrukturę, tą drogową, kolejową, w tych najbliższych latach ma zaowocować miejscami pracy i inwestycjami i inwestorami. I to jest największe zadanie, które trzeba wykonać w ciągu najbliższych kilku lat, bo to jest praca i płaca. Na zakończenie spotkania posłanka i kandydat na senatora wyszli do mieszkańców, by rozdać im swoje materiały wyborcze.